O kołowrotkach można by mówić wiele, zwłaszcza przy wyborze. W tym wypadku przy wyborze kołowrotka federowego. Co takiego ważnego jest w wyborze, to powtarzalność, nawój i precyzja wykonania. W ręku trzymam nowość z federowej oferty Kresty. To Advantor 5000. Wędkarstwo federowe ma przed sobą przyszłość. Wiele wspólnego mają tutaj ze sobą spławikowcy i karpiarze. Są podobne metody, jak również rozwiązania na rynku. Powstają też nowe pomysły, które często bazują na sprawdzonych już rozwiązaniach. Ale o tym za chwilę. Advantor rości sobie prawa do bycia jednym z hitów tegorocznego sezonu. Zobaczymy, czy jest to uzasadnione. Kluczowa jest tu metalowa przekładnia Scarf, zapożyczona ze spinningowego Desota. Pracuje niezwykle płynnie oraz precyzyjnie, co powinno przełożyć się na nienaganną pracę oraz perfekcyjny nawój na, podkreślmy, płytkiej szpuli. W precyzyjnych rzutach w to samo miejsce na łowisku pomaga nam metalowy, trójkątny klips na szpuli, który pozwala bezpiecznie mocować żyłkę. Co ważne, mocowanie jest na tyle skuteczne, że zapobiega nawet minimalnemu jej wysuwaniu się przy precyzyjnych zarzutach w to samo miejsce. Wygląd jest bardzo ważny, ale teraz przyjrzyjmy się dokładniej temu, z czego kołowrotek został wykonany. Korpus i rotor wykonane z wytrzymałego lekkiego grafitu, rolka kabłonka z powłoką tytanową, a konstrukcja samego kabłonka jest bardzo solidna, a wkręcana korbka z dużym uchwytem robi dobre wrażenie. W środku ukrytych mamy 5 łożysk kulkowych. Dorzućmy do tego jednokierunkowe łożysko oporowe i wielotarczowy, precyzyjny hamulec przedni i na koniec dynamicznie wyważony rotor. To federowe maleństwo jest bardzo lekkie, waży jedynie 297 gram, co w połączeniu z kijem daje nam lekką rękę i dużą precyzję podczas wędkarskiej sesji. W tym momencie warto wspomnieć o przełożeniu, które wynosi 5,1:1. Pojemność szpuli to 150 m plecionki o średnicy 0,23 mm. Advantor 5000 prezentuje się świetnie i choć o gustach zazwyczaj się nie dyskutuje, to wygląd jest tym elementem, który ma znaczenie przy wyborze na sklepowej półce. Nam się on podoba. Jest stonowany kolorystycznie, a barwy zostały dobrze dobrane, co daje nam poczucie wielosezonowej aktualności. Testowany dziś Advantor Kresty to rozmiar 5000. Są jeszcze dwa pozostałe, to 4000 i 6000. Kupujemy go z zapasową, dodatkową szpulą.